Cześć, z tej strony Michał, przed nami kolejny odcinek Tego jeszcze nie jadłem. W dzisiejszym odcinku przygotujemy jednogarnkowy makaron kokosowo-cytrynowy według przepisu pani Eli. Parę dni temu napisała do mnie pani Ela, że jest bardzo zadowolona z zakupów w naszym sklepie, że robi rewelacyjny makaron z naszym sokiem z cytryny, musem kokosowym i bulionem warzywnym. Nie mogłem powiedzieć nic innego jak pani Elu, prosimy o ten przepis, nagramy filmik na YouTube'a. I nagrywamy dzisiaj przy okazji. Pozdrawiam panią Elę, bardzo dziękuję, a do was prośba, jeżeli macie jakieś swoje fajne przepisy, piszcie śmiało, nagramy wasz przepis. Jeżeli chodzi o składniki, tutaj mamy ponad 3 szklanki bulionu warzywnego. Do tego dodam takie dwie łyżki duże musu kokosowego, troszeczkę cytryny. Tutaj mamy cebulkę, czosnek i taki duży, kupiłem na placu, na stawach taką dużą kiść szpinaku. Najfajniejsze jest to, że to jest danie jednogarnkowe, także jestem bardzo ciekawy, bo każdy z was pewnie, tak jak ja, wracamy sobie często z pracy nieprzygotowani, głodni i chcemy zrobić coś szybko, smacznie i zdrowo. Także sprawdzamy przepis pani Eli, zabieram się za gotowanie. Jestem bardzo głodny, także mam nadzieję, że za chwileczkę będzie gotowe. Zaczynamy od podgrzania oliwy. Oliwa nam się podgrzeje, dodamy sobie na nią, tutaj mam pokrojoną wcześniej cebulkę i czosnek. 2 minutki, tak zeszklimy szybciutko i będziemy dodawać kolejne składniki. Jestem bardzo ciekawy, ponieważ nigdy nie robiłem wcześniej makaronu. Zawsze gotowałem makaron po prostu w wodzie, ale podoba mi się to rozwiązanie, bo uwielbiam risotto. Risotto też nie gotujemy ryżu w wodzie, tylko też właśnie na takim bulionie, także podejrzewam, że może być to dobre. Cebulka podsmażona. Wcześniej zagotowałem sobie 3 duże szklanki wody. Rozpuściłem dużą taką łyżkę naszego bulionu warzywnego. To jest bulion warzywny, nie taki rosołowy, skóry czy wieprzowy. Także jest to danie wegańskie i wlewamy cały bulion. On nam się za chwileczkę zagotuje. Do tego bulionu dodajemy 2 łyżki naszego musu kokosowego. On jest rozgrzany, mamy dość ciepło w domu, ale spróbuję, udało się, będzie prawie 1. I 2. On nam też się od temperatury rozpuści, nie trzeba go blendować. Chwileczkę poczekamy i wrzucimy makaron. Jeszcze troszeczkę naszego soku z cytryn sycylijskich albo pół cytryny wyciśniętej. Sok jest jednak dużo wygodniejszy w użyciu. Ok, i na koniec wsadzamy makaron. Takie było jeszcze zalecenie od pani Eli, mówiła, żeby go nie ugniatać. Także wsadzamy go i on musi nam się sam po prostu tak zmiękczyć, złamać i wtedy można go delikatnie wsadzić do środka, ale prosiła, żeby nie ugniatać. Tak będę robić. Za chwileczkę nam się bulion zagotuje i 15-20 minut ma być danie gotowe, także nie mogę się doczekać, bo jestem bardzo głodny. Makaron nam zmiękł, już tutaj nam wpadł do środka, zmniejszę sobie gaz, żeby się nie przypalił. Warto go też co chwileczkę tak przemieszać, żeby na dole nam się to nie przypaliło na patelni. Czekamy około 15 minut, aż makaron będzie al dente, wtedy oddamy szpinak. 10 minut gotowania za nami. Makaron jest prawie gotowy, dlatego dodam szpinak. Pamiętajcie o tym, żeby się nie przestraszyć ilością szpinaku. Ja tak zawsze mam na początku, że mi się wydaje, gdzie ja ten szpinak zmieszczę. A szpinak działa tak, że bardzo się szybciutko kurczy, także dosłownie minutka i tego szpinaku tutaj nie będzie. Minut gotowania za nami. Podejrzewam, że makaron jest już dobry, także ja sobie znajdę takie szczypce. Gdzieś tu były. A tutaj są, ok. I nakładamy. Ciekawym dodatkiem mogą być też płatki drożdżowe do tego makaronu. Jeszcze na koniec taki dodatek. Kto lubi, sobie może dodać troszeczkę czegoś ostrego. Ja bardzo lubię takie peperoncino, także... Gotowe i będziemy testować. Pora na test smaku. Sprawdzimy przepis pani Eli.
Makaron jest bardzo smaczny, orzeźwiający, nie jest suchy, także bardzo mi smakuje. Ciekawy przepis, powinniście spróbować. Szczególnie, że przygotowanie trwa około 15-20 minut. Używamy tylko jednego garnka, także nie brudzicie w kuchni, nikt nie będzie na Was zły, że bałaganicie w kuchni. A jeżeli macie jakieś swoje ulubione przepisy, piszcie do mnie śmiało, najlepiej na Instagramie, podlinkuję go tutaj. Postaram się publikować jak najwięcej Waszych przepisów, jestem bardzo ciekawy, co gotujecie w kuchni. A jeżeli filmik Wam się podobał, pamiętajcie o łapce w górę, dla mnie to będzie sygnał, żeby nagrywać więcej podobnych materiałów, a Wam też się będą pokazywać kolejne nasze filmiki w proponowanych filmach. A najlepiej to w ogóle subskrybować nasz kanał, przycisk jest na dole. Dzięki, że oglądaliście do końca i widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!